Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL29. Witam oczywiście w poradach orędziczych KL-a na TikToku i od razu na YouTubie. Witam oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzisiaj mniej więcej porozmawiamy na temat pelargonii, bo oczywiście jeden film już oczywiście był o pelargoniach, jak ukorzeniać, jak ich rozmnażać i tak dalej, i tak dalej. To już jeden film, także zapraszam na TikToka. No i oczywiście również zapraszam też na YouTuba. Tam będą wydawane teraz filmy na bieżąco, także zapraszam do subskrypcji i do obserwacji TikToka. Także to tyle. Jeżeli chodzi o pelargonię, no cóż, dzisiaj się oczywiście zbliża taki okres, że pelargonie niestety mają takie coś, że oni usypiają. No i to jest oczywiście dziś taki dzień, jest taki, że były oczywiście przyniesione do domu. Jak widzimy, kwiaty puszczają od nowa. Jest bardzo dużo pąków wszystkiego, ale że są takie liście, to nie jest powód przelania, proszę Państwa, tylko to jest po prostu powód, że oni troszeczkę, jakby to powiedzieć, przymarzli, tak? I dlatego są takie, jak tu mniej więcej widzimy, żółte liście. To jest oczywiście powód tego, że dlaczego tak się dzieje, bo po prostu dlatego, że oni po prostu, jak to się mówi, przez po prostu mróz, przez zimno, tak to mniej więcej się dzieje i taki to jest skutek. Jak temu oczywiście zapobiec i tak dalej, to praktycznie bierzemy oczywiście taką praktycznie pelargonię do domu i tak, i po prostu stawiamy mniej więcej w takim miejscu jak ja mam, czy też w innym, takim cieplejszym, i po prostu oni już powoli dochodzą. I tu ja wam pokażę na dowód, że oni dochodzą, bo tu jak widzimy mamy liść, który już widać, że już jest troszeczkę lepszy. O, proszę zobaczyć. Tu na przykład było żółte, teraz jest zielone. Także jednak metoda bardzo dobra. Także oczywiście polecam, bo naprawdę tą metodę na pewno założyć. Zresztą to już jest i tak czas, żeby pelargonie już dawno poszli spać. No i po prostu, żeby je już przynieść do domu, żeby już tam swój sen zaczęli zrobić. Ale no niestety tu mamy też taką niespodziankę, niestety, że pelargonia zaczęła kwitnąć w domu. No niestety, tu na przykład mamy białą i taką angielską. Także mam nadzieję, że pomogłem wam w tym oczywiście filmie. No i mam nadzieję, że też wasze pelargonie już też przynieśliście do domu i że nie będą też marznąć, czy na dworzu, czy na balkonie, czy gdziekolwiek. Także jeżeli chodzi oczywiście o tę Marię, to by było na tyle. Zapraszam do obserwacji TikToka i do subskrypcji kanału Porady Ogrodnicze KL na YouTube. Także na razie i do zobaczenia do kolejnego.